Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na mały unboxing, który jest za mną. W ostatnim filmie z rozpakowywaniem paczek, z otwieraniem nowości prosiłyście mnie o więcej, dlatego trochę mi się tego nazbierało i stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy to razem. Także zaczynamy. Wezmę sobie nożyczki i zaczniemy od tych może trzech paczek. Pierwsza coś tam kryje. I no może nutka. Tak jest łatwiej. O, coś slimik. Co my tu mamy? Niewidzialna ochrona dla Twojej skóry. Sunscreen Fluid for Face. Krem do twarzy, zapewniający ochronę przed promieniami słonecznymi. I tutaj mamy SPF 50, jak możecie zauważyć. Jakiś fokus, no to. To jest idealne też do podróży, bo mała buteleczka na wakacje. Jak wiecie, ja teraz używam w ogóle SPF. Aha, ja tego używam. SPF 30, także przyda mi się druga butelka, bo używam tego namiętnie, chociaż dzisiaj pada. Jest burza, mam nadzieję, że to Wam nie przeszkadza. Bardzo dziękuję. Super, będziemy używać. Produkt już używałam i uważam, że jest świetny, godny polecenia, także jeżeli nie macie pomysłu na SPF-a, szukacie dobrego, to polecam Wam ten z klinika. Następna przesyłka to jest... Co to jest? Chyba książka. Książka. Oj, Wzloty i upadki młodej Jane Young. Chciałam to bardzo przeczytać. Młoda, ambitna starzyska kongresmena popełnia błąd, nawiązując romans ze swoim żonatym szefem. Sprawę pogarsza odkrycie anonimowego bloga dziewczyny, na którym opisywała szczegóły tego związku. W wakacjach czytam najwięcej, nie wiem, czy Wy też tak macie. Chociaż w sumie czytam dość dużo przez cały rok. Następna paczka to jest Benefit. A właśnie, może w ogóle otworzymy sobie najpierw to, co jest tam na spotkaniu. Zobaczcie. Jakie fajne, to jest w ogóle nowy podkład Benefit, Hello Happy, którego miałyśmy okazję poznać na tym spotkaniu, które było rewelacyjne. Naprawdę świetnie się bawiłam, Benefit zawsze organizuje jeden z lepszych spotkań. Zobaczcie, tak się to otwiera, a w środku mamy moc niespodzianek. Takie fajne puszki, to będą dla moich dziewczynek, one uwielbiają coś takiego. I tutaj w środku mamy... Przede wszystkim, o rany, ile tego jest w środku, ekstra tych puszków, dziewczynki będą zachwycone. Dobra, więc mamy nowe podkłady, 1, 2, 4, 5 i 6, czyli będą idealne na zimę i na lato. Na przykład pokażę Wam dwójkę. Podkład jest lekko kryjący, dopasowuje się do skóry. Soft Blur. Benefit obiecuje, że używając go nie trzeba będzie nakładać w ogóle żadnych filtrów na Instagramie. Także zobaczmy, to jest to troszeczkę teraz dla mnie za jasny odcień. Ale możecie zauważyć, że bardzo fajnie się rozprowadza. Jest taki kremowy, nie wysusza skóry, bo już miałam okazję go przetestować na tym spotkaniu. I bardzo, bardzo mi się spodobał akurat. To opakowanie jest rewelacyjne. Także będziemy tego korzystać i dam Wam znać, a może zrobię jakiś test na żywo, dajcie znać, czy byście chciały taki test z tych podkładów. Mamy też gąbeczkę, bo ta gąbeczka jest idealna do nakładania tego nie tylko podkładu z Sephory. Świetnie nam ten podkład zaaplikuje i będziemy miały nieskazitelne cery. O, tutaj coś jeszcze mamy w środku, jaki ładny woreczek, wszystko jest jakieś... I jakie ładne, wow! Happiness looks good on me. O. Mam jeszcze takie fajne zapięcie. Ekstra, bardzo dziękuję. Będę korzystać na pewno, a jeżeli chcecie test, to dajcie znać. I można było wygrać nagrody, kręcąc kołem fortuny. I wyobraźcie sobie, że ja wygrałam trzy rzeczy. Wygrałam voucher na brwi. Zresztą chciałam go wygrać i widziałyście w ostatnim vlogu, że mam mega szczęście. I wygrałam też podkład Sephory Glow Perfection. I chyba to jest nawet mój odcień, słuchajcie. Karolina mi powiedziała, że on jest świetny. Ja jeszcze go nie próbowałam nigdy. Numer 22, Clear Light. I do tego jeszcze Bad Girl Bank mini wersję. Idealną do bagażu podręcznego. Następna przysłuka z Benefit, że mnie rozpieszczają doszczętnie. Wow, wow, miła.
ja cię sunę. O rany, ile tego jest w środku. Zobaczcie. Kolu, mówiłam wam, jak kupiłam ten produkt, że mam sobie krem brązujący. Okazało się, że źle wzięłam z półki. Wzięłam balsam i przysłał ten brązujący kremik. Bardzo dziękuję, ale fajnie. Po prostu moje lato i moje nogi. I tutaj jest jeszcze taka gąbeczka do aplikowania tego produktu. Nie no, słuchajcie, muszę zrobić test. Absolutnie muszę zrobić test z tymi produktami wszystkimi. Bardzo dziękuję. Makeup remover do usuwania makijażu. Tego jeszcze nie miałam. Już nie mogę doczekać, jak tego wszystkiego użyję. Słyszałam, że to jest świetny produkt. Pachnie bardzo ładnie pielęgnacją. Będę używać. O rany, Pore Professional. Myślę, że każdy z was to doskonale zna. Jest to niezastąpiona baza pod makijaż. Zresztą wiele z was też mi pisało, że kiedyś wam nawet mówiłam o tej bazie, że sobie kupiłyście i bardzo jesteście zadowolone. I to jest wasz nieodłączny produkt do codziennego makijażu. Do tego mamy Gimme Brow Plus. Ktoś tym się kończy idealnie. Kocham ten produkt. Codziennie go używam na swoich brwiach. Cabrow. Chciałam to sobie kupić. Bardzo chciałam to sobie kupić. Kiedyś tego spróbowałam chyba u Karoliny. Pierwszy raz. Ja mam numer 3. I rewelacyjnie w ogóle się maluje. Tym brwi. Bardzo szybko, bardzo efektownie. Tutaj mam do tego pędzelek. Wszystko będziemy testować. Schowam sobie do pokoju. O, mamy tutaj jeszcze Pore Professional Shine Control. Tego nie próbowałam nigdy. Ale fajnie. Te opakowania są obłędne. Fantastycznie to wygląda wszystko. Taki sposób aplikacji. Widzicie? Słuchajcie. Testów a testów. Tego mamy jeszcze rozświetlacz. Twinkle. Ups. Zobaczcie, jakie śliczne. Spróbuję od razu. Zobaczcie, jakie ma. Nie mogę się już doczekać naprawdę, jak będę sobie robiła makijaż. W sumie żałuję, że już sobie go dzisiaj zrobiłam. Wow, Punch Pop! Nigdy nie próbowałam tego. Jakie fajne opakowanie. Trochę jak guma balonowa. Liquid Lip Color. Te opakowania Benefit są rewelacyjne. Zobaczcie, jaki ładny kolor. O rany, jeszcze coś. To jest na bagaż. Przywieszka. Zobaczcie, jakie fajne. Rewelacja! Słuchajcie, czuję się zaszczycona. Bardzo, bardzo dziękuję Benefit za te wszystkie kosmetyki, ale naprawdę przesadziliście. Została nam jeszcze jedna paczka z Rabbit Action. Zobaczymy, co to jest. Droga Paulino, dziękuję bardzo za naszą wspaniałą współpracę, za zaangażowanie oraz kreatywność. W paczce znalazły się bilety do kina, miłego seansu. O, dziękuję, jakie miło. Rabbit Action zaprasza na pokaz przedpremierowego filmu Co w trawie piszcze, 19 lipca, czwartek. Ja dziękuję, bo paczki od Rabbit Action są zawsze tak mega kreatywne. Oni często jak mają jakąś premierę, to przyjeżdżają bohaterowie tych bajek. Przyjeżdżają do nas i wręczają nam bilety osobiście. Zresztą jak mogliście na moim Instagramie i na kanale widzieć, raz przyjechała do nas Maja, raz przyjechała do nas księżniczka z chomikiem. Chomik skradł cały blask księżniczki, ale bajka się super podobała i moje dzieci były zachwycone. Także zawsze coś się w tych paczkach super ciekawego znajduje. Naklejki, ich nigdy dość, jak wiecie. Ale fajosko, dziewczynki się ucieszą. Przygoda rusza z kopytka. My Little Pony. I mamy tutaj jeszcze takie książeczki właśnie, w których jest bardzo dużo fajnych zabaw na plażę, nad morze, do samolotu, do samochodu, nawet jego psiamość korgi. O, kochały korgi, moja mama ma i gotę. Super, bardzo dziękuję i teraz jeszcze otwieramy ostatnią przesyłkę. Bateria mi się skończyła, ale już jestem. Co w trawie piszczy? W kinach od 20 lipca. Bardzo serdecznie was zapraszam, jeżeli wy i wasze dzieci jesteście fanami
wyjść do kina, to jak najbardziej. A tutaj jeszcze się znalazły dwie maskotki. Bohaterowie, co w trawie piszczy. Jak one się nazywają, dowiemy się na filmie. Kochani, chciałam Wam jeszcze z bliska pokazać, jak wyglądają te podkłady. I tutaj mamy wszystkie odcienie. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. No i opakowanie zwarte grzechu. Hello Happy. A tutaj mamy z bliska wszystkie te opakowania. Ja na pewno nie mogę się doczekać Cabral, tego rozświetlacza, bo pięknie wygląda. No i oczywiście bronzer na wakacje do nóg opalonych, idealnie. No wszystko, wszystko, no nie mogę wybrać. A tutaj z kolei mamy informacje o wszystkich innych produktach. Właśnie Cabral, ta pomada do brwi z pędzelkiem, o której Wam mówiłam wcześniej. Zresztą te 3D też mam i to świetnie się sprawdza. Ja mam w kolorze Copper, Pore Professional do wyboru do koloru. Airbrush Concealer, poczekajcie, wezmę i Wam pokażę. To jest właśnie ten Beijing, który jest rewelacyjny, on jest bardzo kremowy, bardzo kryjący, nie zanieczyszcza skóry, nie ciasteczkuje się, rewelacyjny produkt, także polecam Wam spróbować, bo używam go codziennie. Tutaj widzicie różne produkty, błyskawiczny duet cieni do powiek. Oczywiście tusz nadający rzęsom objętość, hula. To już też nie trzeba nikomu przestawiać. A to jest właśnie ten rozświetlacz w kamieniu, który dostałam do Brunch Popy. To też kiedyś miałam, fajnie się sprawdza. Jest to świetny produkt w ogóle na ślub. Jeżeli macie w lato ślub lub nie tylko w lato, ale chcecie, żeby został Wam na dłużej, to on jest fajny na policzki, na usta. No i widzicie. Tutaj mamy do makijażu. Ten krem też jest bardzo fajny, Total Moisture. Też go miałam kiedyś. I te sticky, to te High Beam. Jest rewelacyjny w ogóle do podróży. Tak samo. A Bad Girl Bank, to już wiecie, że uwielbiam. Dajcie znać, co się Wam najbardziej podobało i jaki test chciałybyście zobaczyć najpierw. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Pa, pa!